Dzień dobry Państwu, z tej strony Wojciech Wysopal, Stacja Krzyż. Jesteśmy na turnieju mikołajkowym organizowanym przez Wielkopolską Akademię Sztuk Walki. Za chwilę będziemy mogli Państwu zaprezentować, co tu właściwie dzisiaj się działo. Krzysztof, powiedz mi, jak widzisz tą inicjatywę w tym roku? Jak się czujesz tutaj dzisiaj? Znaczy, mamy coraz więcej zawodników na turnieju, te turnieje z roku na rok jest więcej. Włączają się w to jeszcze seniorzy, dodatkowo w tym roku walki w Kumite, także no, rozkręcamy się coraz bardziej. Czyli seniorów nie było w ubiegłych latach? W zeszłym roku byli seniorzy w konkurencji grappling, teraz w Kumite, także dzisiaj zobaczymy taką prawdziwą walkę otwartą. Widzimy bardzo dużo emocji, najmłodsi zawodnicy walczą i dają z siebie wszystko. Dzieci bardzo się angażują, co nas cieszy. Niektóre chodzą dopiero 3 miesiące, a tak walczą, jakby już chodziły dużo więcej, dużo. Także cieszymy się. Czyli widzisz potencjał w tej inicjatywie? No, oczywiście, tak. Myślę, że te zawody nam pozwolą spojrzeć, kogo możemy zobaczyć na zawody ogólnopolskie, mistrzostwa Polski i tym podobne, tak? Jest z nami prezes działu Info, Daniel Kufel. Danielu, powiedz, jak się bawisz na tej dzisiejszej inicjatywie, jaką jest piąty turniej mikołajkowy karate? Jest to świetna atmosfera, są wielkie emocje. Pierwszy raz tu jestem, nie spodziewałem się takiej publiczności, tak wielu ludzi. Sam czekam na walkę mojego brata, który dzisiaj tutaj też bierze udział. No, tylko gratulować panu prezesowi, rodzinie, rodzicom, którzy biorą tutaj udział w codziennym życiu tego klubu Wielkopolskiej Akademii Sztuk Walki. Twój brat od kiedy zaczął się interesować karate? Mój brat od kiedy zaczął się interesować karate? Zaczęło się to, odkąd Wielkopolska Akademia Sztuk Walki rozpoczęła warsztaty dla osób niepełnosprawnych. Świetna inicjatywa, fajnie angażująca, włączająca osoby niepełnosprawne w życie klubu. Czyli jest miejsce tak naprawdę dla niepełnosprawnych w karate? Tak, tak. Tutaj bardzo mi się podoba właśnie w tym klubie Wielkopolskiej Akademii Sztuk Walki. Te wartości, które oni reprezentują, wartości, które oni tutaj krzewią, wszystkich traktują równo, na tych samych zasadach, dla wszystkich drzwi tego klubu są otwarte. Pani Jolu, jak Pani wrażenia podczas tej edycji turnieju mikołajkowego? No, wrażenia wiadomo jak zawsze niesamowite. Jest tylu obecnych ludzi, tylu zawodników. Gratuluję serdecznie organizatorom. Gratuluję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby dzisiaj mogła tutaj się było spotkać. No i gratuluję zawodnikom, bo myślę, że wszyscy są zwycięzcami. I jak najbardziej gratuluję tej inicjatywy, zaangażowania. Myślę, że popierać takie inicjatywy. Czyli uważa Pani, że tego typu inicjatywy w naszej miejscowości są potrzebne? Oczywiście, jak najbardziej i jest ich coraz więcej i cieszę się z tego ogromnie i kiedy tylko mogę, to w takich właśnie wydarzeniach, bo one są bardzo ważne, biorę udział i jak mogę, to wspieram całym sercem. Jest dzisiaj z nami też tutaj Oliwia Tracz razem z mamą Teresą. Oliwia, powiedz, stresujesz się przed walką? Tak. Co najbardziej Cię stresuje? No, że przegram. Boisz się tego? Myślisz, że to jest tak naprawdę najważniejsze? Kto wygra, kto przegra? No nie, nie jest to najważniejsze. A co według Ciebie jest najważniejsze? No, dobra zabawa. A bawisz się dobrze? No tak. Tak? Tak. No to super w takim razie. Mama zadowolona? Tak, jak najbardziej. Cieszy się Pani, tak, że jest tutaj razem z córką, tak? Tak, tak. Super. W takim razie, Oliwia, trzymamy za Ciebie kciuki i życzymy powodzenia. Dziękuję. Przed sekundką zakończył się piąty mikołajkowy turniej karate. Madziu, jako jedna z organizatorek, jak oceniasz tegoroczną imprezę? Była to dla mnie pierwsza tego typu impreza, ponieważ wcześniej nie miałam okazji uczestniczyć w tych wydarzeniach. Jestem bardzo mile zaskoczona frekwencją przede wszystkim. Organizacja była naprawdę rewelacyjna. Co wczoraj tutaj rodzice i sympatycy Akademii uczynili, jak przygotowali salę, jak szybko to się wszystko odbyło z mojej pozycji jako organizatora wielu innych imprez, to jest naprawdę organizacja wzorowa. To jest na 5 z plusem, co najmniej. Gratuluję przede wszystkim organizatorom za pomysł i zaangażowanie w ten turniej. Tak jak siedzieliśmy tutaj wszyscy, obserwowaliśmy ten, najważniejsze były na końcu te szczere uśmiechy dzieci. I to jest najważniejsze, bo to było dla nich i te uśmiechy to jest po prostu najbardziej szczera i ocena tego turnieju. Jak widzimy, mikołajkowy turniej karate w tym roku przebiegł bardzo sprawnie. Inicjatywa, można powiedzieć, na medal.
Zawody przebiegły bezproblemowo, a było dużo emocji, akcji, walki i naprawdę zaangażowania ze strony wszystkich uczestników. Z mojej strony to wszystko. Chcę się z Państwem pożegnać, życzyć zdrowych, wesołych, spokojnych świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku. Pozdrawiamy, Stacja Krzyż. A teraz kilka słów od Świętego Mikołaja. Ho, ho, ho!